Pokażę Tobie za chwilę, w jaki sposób wykonać masaż kończyny górnej przyrządami Fascia Blaster. Użyję do tego celu dwóch przyrządów. Będzie to Face Blaster z małymi pazurkami i Mini 2 z dużymi. Zacznę od przyrządu z małymi pazurkami, ponieważ zawsze te, które mają małe pazurki, służą do rozgrzewania tkanki przed właściwym masażem. Znajdź wygodną podporę dla ręki, tak żeby jej nie obciążać dodatkowo. No i zaczynamy od masażu przedramienia. Wykonuję energiczne ruchy, szybkie, ale dosyć powierzchowne, obracając przy tym przedramię tak, żeby wymasować każdą część. Pamiętaj, że masaż wykonujemy zawsze na nagą skórę i zawsze ze środkiem poślizgowym. Może to być dowolny krem do masażu albo oliwka. Masujesz tak długo, aż poczujesz ciepło w masowanej części, a skóra zrobi się czerwona. Przechodzę wyżej, teraz okolice łokcia. Te okolice są szczególnie istotne dla osób, które cierpią na łokieć tenisisty lub łokieć golfisty. I jeszcze wewnętrzna strona łokcia. I przechodzimy do ramienia. Masuję intensywnie biceps. No i nie zapominamy też o wewnętrznej stronie. Pamiętaj, że to tylko tutorial, dlatego robię to tylko chwilę, tylko po to, żeby pokazać Tobie, w jaki sposób się ten masaż wykonuje, a Ty będziesz robić to tak długo, jak potrzebuje tego Twoje ciało. Teraz przechodzę do właściwego masażu i będę używać przyrządu z dużymi pazurami, czyli w tym przypadku Mini 2, dlatego że jest na ten obszar najwygodniejszy. Tym razem ruch jest już bardziej intensywny, docieram głębiej do tkanki mięśniowej. Wykonuję dosłownie te same ruchy, co przed chwilą. I wyżej. I znów wewnętrzna strona. I jeszcze wewnętrzna strona łokcia. Jeśli podczas masażu poczułeś jakieś miejsca, które są bardziej spięte, wzrosty mięśniowe, jest to idealny moment na to, żeby użyć stożkowej końcówki Mini 2 i porządnie te miejsca rozmasować. Kuwasz ją w bolące miejsce i wykonujesz masaż punktowy tak długo, aż poczujesz ulgę.